pieniądze mają być czyste, to jest nieoznakowane. Nie powiadamiaj policji, dopóki nie będzie mnie w domu. Uspokój dzieci i mamę. Kocham was. Twoja Halina. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Wyobraźcie sobie, że leżycie w trumnie, w jakiejś skrzyni, że macie związane ręce, a na głowie jakąś szmatę. No to traumatyczne doznanie. Tak było w przypadku 43-letniej Haliny i tak było w przypadku prawie 80-letniego, jednego z najbogatszych biznesmenów w Polsce. Niestety dla tego drugiego ta trumna była prawdziwą trumną, dlatego że nie przeżył porwania. W ubiegłym roku w Polsce porwano około 250 osób, chociaż no, mamy świadomość tego, że jest jakaś duża, ciemna liczba. Co to oznacza ciemna liczba? To są te sprawy, gdzie zapłacono okup, ale nie zgłoszono ich policji. Myśmy mieli kilkakrotnie tego typu sytuacje. Ktoś zaginął, no z okoliczności było wiadomo, że ten człowiek został porwany. Po kilku dniach jednak pojawiała się jego rodzina i powiedzieli, że gdzieś wyjechał, że nie było go przez chwilę. Oczywiście mieliśmy świadomość tego, że wpłacono okup, ale z formalnego punktu widzenia nic nie można było zrobić. Porwanie to takie specyficzne, bardzo brutalne przestępstwo. Ja bym powiedział z technicznego punktu widzenia trudne do zrealizowania. Stąd wiadomo, że porwaniami zajmują się ludzie, tak zwana stara recydywa. To są ludzie z doświadczeniem kryminalnym, ludzie, którzy odbyli wyroki. Bo po pierwsze, trzeba rzeczywiście je zaplanować. Składa się z kilku co najmniej trudnych elementów, jak samo porwanie, jak przetrzymanie osoby, jak odebranie okupu. No i po drugie, nie ma w tej sprawie litości, dlatego że często ofiary, często są to dzieci, są przetrzymywane naprawdę w trudnych, skrajnych warunkach. W takich, o których opowiemy w dzisiejszej historii. Ta sprawa zaczęła się nietypowo. To był kwiecień 1997 roku. Mój szef z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która jest tutaj parę metrów dalej, zadzwonił do mnie i powiedział, żebym na chwilę przyszedł. No, kiedy przyszedłem, powiedział, że mamy 100 tysięcy dolarów. No, zdziwiłem się. Okazało się, że te pieniądze, no prawdziwy majątek, 100 tysięcy dolarów, zostały znalezione niedaleko torów kolejowych, że znalazł je dróżnik. Rzeczywiście ten człowiek robił tak zwany obchód, w którymś momencie zobaczył paczkę leżącą niedaleko torów, rozwinął, no i oniemiał, bo rzeczywiście zobaczył stertę dolarów, przyniósł to do domu, zastanowił się i postanowił z tym przyjść na policję. Nie bardzo wiedzieliśmy, co to jest, co się dzieje. Czuliśmy, że w mieście musi się coś dziać. Sprawdziliśmy wszystkie pociągi, czy coś się w nich nie wydarzyło. No ale nic specjalnego się nie stało. To były zwykłe kursy pociągów. Ale czuliśmy, że rzeczywiście coś się dzieje i jakaś bomba wisi w powietrzu. Tutaj przy ulicy Mogilskiej była siłownia. Do tej siłowni przychodziła także 43-letnia Halina. Żona przede wszystkim znanego krakowskiego biznesmena, człowieka majętnego. I właśnie to spowodowało, że porywacz, który także tutaj przychodził na tę siłownię, wytypował ją jako ofiarę porwania. Zobaczył po prostu, czym Halina przyjeżdża, zorientował się, że są to drogie, luksusowe samochody i to było podstawą do tego, żeby ją właśnie porwać.
Tak się stało 23 kwietnia 1997 roku. Wziął kompana, razem zaczaili się tutaj w pobliżu siłowni i kiedy Halina wyszła, narzucili jej jakiś worek na głowę, wciągnęli do samochodu i przewieźli w inną część Krakowa. Wtedy też zaczęły się negocjacje z mężem porwanej kobiety. Wyjaśniło się także, skąd wzięło się 100 tysięcy dolarów niedaleko torów kolejowych. Otóż porywacz dał wskazówki mężowi kobiety, aby pieniądze wyrzucił w określonym miejscu za Krakowem. Wyrzucił oczywiście z pociągu. Mężczyzna w ferworze, w nerwach pomylił się i wyrzucił pieniądze w zupełnie innym miejscu i tym sposobem znalazł je po prostu dróżnik. Ale tak naprawdę sprawa dla nas się dopiero rozpoczęła. Halina została przewieziona do jednego z takich garaży. No, jesteśmy przy ulicy Kapelanka w Krakowie. Tutaj była wrzucona do tej skrzyni trumny, jak wtedy mówiono. Miała związane ręce. Przez cały czas pilnował jej jeden z porywaczy. Dużo rozmawiali. On opowiadał jej o szczegółach porwania. Mówił także o tym, że od dłuższego czasu byli śledzeni, że wiedzą, gdzie zawoziła dzieci. No oczywiście kobieta była przerażona. Trzeciego dnia kazali jej napisać list. Ten list podyktował jeden z porywaczy. Ten list brzmiał dokładnie tak. Kochanie, teraz, kiedy do ciebie piszę, jest godzina 20:30. Bardzo za tobą tęsknię i dziećmi. I chcę być jak najszybciej z wami. Nie martw się o mnie. Mam się dobrze, jak na taką zaistniałą sytuację. Najważniejsze jest, żebyś jak najszybciej przekazał pieniądze. Pieniądze mają być czyste, to jest nieoznakowane. Nie powiadamiaj policji, dopóki nie będzie mnie w domu. Uspokój dzieci i mamę. Kocham was. Twoja Halina. Tak właśnie brzmiał dokładnie ten list. Mąż porwanej kobiety nie miał wątpliwości. Okup trzeba zapłacić. Pieniądze miał przekazać ochroniarz. 100 tysięcy dolarów miało zostać przez niego zawiezione w określone miejsce. Ochroniarz wsiadł do samochodu i zaczął jechać. Co pewien czas ta lokalizacja się zmieniała, ale w pewnym momencie, kiedy był w ruchu, ale stanął na światłach, niespodziewanie do jego samochodu z tyłu ktoś wsiadł. No, takim głosem nieznoszącym sprzeciwu powiedział: dawaj kasę. Ochroniarz schylił się, miał te pieniądze tam przed przednim siedzeniem pasażera. Człowiek zabrał pieniądze i po prostu wyszedł. Faktycznie parę godzin później Halina została uwolniona, wróciła do domu. Natomiast okazało się, że ona w czasie porwania taki bardzo bystry sposób spostrzegła i zapamiętała wiele rzeczy. Na tyle były to ważne rzeczy, że udało nam się zlokalizować garaż i miejsce, gdzie była trzymana. No, kiedy otworzyliśmy garaż, rzeczywiście tam było sporo śladów wskazujących na to, że właśnie chodzi o ten garaż, o to pomieszczenie. Zdecydowaliśmy się na to, żeby zorganizować zasadzkę, licząc na to, że jeden z porywaczy przyjdzie. Rzeczywiście po paru godzinach pojawił się tutaj Bogusław K., organizator, mózg całego porwania. Wtedy został zatrzymany i wtedy też było przeszukanie u niego w domu. Wszystkie pieniądze się odnalazły i za to porwanie później dostał wyrok 7 lat więzienia. I to było pierwsze porwanie, które wtedy zanotowaliśmy. Potem nastąpiły kolejne.
I chociaż Bogusław K. poszedł do więzienia, to jego kariera się nie zakończyła. Kiedy wyszedł, znowu planował i porywał ludzi. Jeżeli interesuje to Was, oglądajcie nas w kolejnym odcinku. Na razie to tyle. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał. No i trzymajcie się.